chronią od zapomnienia tysiące niezwykle cennych dokumentów, ksiąg, map i innych źródeł wiedzy historycznej. Rozmawiamy o misji Archiwum Państwowego w Olsztynie. Panie Mariuszu, Archiwum Państwowe to jest taka instytucja, która gromadzi ślady i dokumentuje ślady po bytności ludności na Warmii i Mazurach nawet z ostatnich kilkuset lat. Jak się dokonuje tej takiej pierwszej selekcji tego, co jest i ma wartość historyczną od dokumentu, który no niekoniecznie archiwizowany być musi? No jest cała gałąź prawa, która decyduje o selekcji dokumentacji. W naszym kraju generalnie są dwie kategorie dokumentów, w ogóle zapisu jakiegokolwiek, to nie musi być dokument papierowy. Są tak zwane materiały archiwalne, czyli ta część informacji zapisu, która podlega specjalnej ochronie prawnej, jest to dokumentacja tak zwanego wieczystego przechowywania, teoretycznie ma leżeć po sąd ostateczny, oraz cała reszta, która teoretycznie prędzej czy później będzie mogła być zniszczona. Powiedzmy, jak zmienił się i zmienia się cały czas chyba ten proces archiwizacji dokumentów. Jak to wyglądało lat temu, kilkanaście, kilkadziesiąt, jak jest teraz? Coraz większy zasięg uznawany jest za wartościowy historycznie. Wobec tego musimy się przygotować, że w przyszłości będziemy mieć coraz więcej dokumentów, mimo postępującej cyfryzacji papier przybywa. Natomiast zawsze, chciałbym podkreślić, niezależnie od prawa pisanego, decydowało o tym, co się znajduje koniec końców w magazynach archiwalnych, praca pojedynczych archiwistów, ich wyczucie, ich wiedza, ich umiejętność. To miejsce to jest chyba nieoceniona skarbnica wiedzy historycznej, wiedzy źródłowej. Do jakich publikacji naukowych przyczyniacie się i no, do jakich, w jakich mieście tą swoją cegiełkę umowną? Nie ma możliwości napisania czegokolwiek o przeszłości bez sięgania do źródeł archiwalnych. Inaczej nie jest to historia, tylko może być to publicystyka. Posiadamy największy zespół informacji, jaki istnieje w skali regionu na pewno. Tutaj nikt się nie może równać z nami, jeżeli chodzi o ilość. A jeżeli chodzi o jakość, to możemy dyskutować, bo różnie to bywa, ale na pewno nie ma możliwości napisania czegokolwiek sensownego o przyszłości bez zaglądania do Archiwum Państwowego. Jest tak, że mieszkaniec Olsztyna, mieszkaniec regionu może przyjść do Was, pokazać coś, co znalazł gdzieś w swoim jakimś domowym, w cudzysłowie mówiąc, archiwum, żeby zostało tutaj na dłużej, na wieczność? Proszę pamiętać, że archiwa zostały jako instytucje państwowe powołane po to, żeby gromadzić dokumentacje wytwarzane przez instytucje państwowe, szeroko pojęte, ale oczywiście zbieramy dokumenty również proweniencji tak zwanej prywatnej, robimy to na okrągło. Procedura polega na tym, oczywiście każdy może przyjść, zadzwonić, zapytać. Procedura polega na tym, że najpierw dokonywana jest ocena na miejscu, nie wiem, wnioskodawcy, że tak powiem. I my decydujemy koniec końców, my archiwiści, o tym, co ma wartość na tyle dużą, żeby przejąć i przechowywać to na wieczność. Powiedzmy teraz trochę o tym, jak propagujecie naukę, bo to też chyba jest istotny element działalności archiwum, działalność wystawiennicza, edukacyjna. Robimy co możemy, między innymi poprzez publikacje, wydajemy trochę książek, nie za dużo, ale parę tytułów co roku jest ukazywany, chociażby w zeszłym roku w grudniu wyszedł zbiór dokumentów z naszego zasobu, zamówieniem, z opracowaniem dotyczącej drugiej repatriacji, tak zwanej drugiej repatriacji, czyli przyjazdu Polaków po 56 roku tutaj nasz region. Na koniec kogo zaprosimy do Archiwum Państwowego w Olsztynie? Każdy może korzystać z archiwum. Zasób jest powszechnie dostępny. Nie ma możliwości, żeby komukolwiek czegokolwiek odmówić. Co więcej, nie trzeba ostatnio od jakiegoś czasu wcale nie trzeba przychodzić do archiwów, żeby korzystać z zasobu. Są bardzo dobrze zorganizowane portale, sporo rzeczy można się dowiedzieć, nie wychodząc z domu przy pomocy po prostu komputera. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv